Można powiedzieć, że cała moja przygoda z filozofią tutaj się zaczęła przy świętego Marka 10, gdzie ksiądz Tischner wysoko na poddaszu mieszkał w niewielkim pokoiku, dwóch pokoikach. Kiedy zostałem księdzem, parę miesięcy po święceniach, zadzwoniłem do niego, że chciałbym u niego dalej studiować. I Tischner swoim zwyczajem mówi, no to przyjeżdżaj, pomyślimy i będzie. No i tutaj przyjechałem. Wtedy właściwie cała przygoda moja współpracy z księdzem Tischnerem się zaczęła najpierw na poziomie seminariów naukowych, czwartkowych. I wówczas ksiądz Tischner zawoła mnie do siebie i mówi, słuchaj, pojedziesz za granicę studiować, bo ja jestem filozofem, a ty potrzebujesz dobrego majstra. W codziennych wędrówkach Tischner lubił się zatrzymywać w tym miejscu. Wielokrotnie go spotkałem, wstępującego do tego kościółka świętego Wojciecha w Krakowie. Swoim zwyczajem tak się zawsze podpierał na ławkach, tu ręce składał pod nosem i tak miałem wrażenie, że tak się zatapiał w modlitwie, często długiej modlitwie, że chyba zupełnie wyłączał się z klimatu, który tutaj panuje na rynku. Zapewne medytował o człowieku, bo to przecież był jego ulubiony temat. Dramat człowieka to jest autorskie odkrycie księdza Tischnera. Dramat tego napięcia między złem a dobrem, w którym człowiek nieustannie żyje. To jest myśl uniwersalna. Kiedy poznajemy człowieka, on też jest, nie można go poznać bez jego powiązania z drugim człowiekiem. Ksiądz Tischner tę myśl zgłębiał, tę myśl Husserla właściwie, zgłębiał wiele lat, aż wreszcie w krótkim zdaniu powiedział najgłębsze doświadczenie etyczne, najgłębsze doświadczenie człowieka, najgłębsze doświadczenie dobra i zła dokonuje się w spotkaniu między człowiekiem a człowiekiem. Ta filozofia dobra jest, jak najbardziej wpisuje się w ten projekt patrzenia człowieka w tę nieznaną przyszłość. Obracamy się w takiej sytuacji politycznej, geopolitycznej, że nie wiadomo, co nas czeka. Może nas nawet wojna czekać. Co z tym fantem zrobić? Jak się pojednać ze sobą? Jak znaleźć wspólny język? To, co człowieka z człowiekiem zawsze łączyło, to było przede wszystkim dobro, którego innym imieniem jest Bóg. To jest ostatnia, można powiedzieć, siedziba księdza Tischnera, właściwie przedostatnia. Ostatnia siedziba to było jego mieszkanie przy Kanoniczej 20, gdzie spotykaliśmy się z nim na seminariach, gdy już chorował. Natomiast po spotkaniach w seminarium duchownym, po spotkaniach u świętej Katarzyny, tutaj wreszcie osiadł i do końca uczył nas filozofii człowieka właśnie w tym gmachu przy Franciszkańskiej 1. To było tak po myśli Tischnera, bo Tischner zawsze był blisko i Karola Wojtyły, potem Jana Pawła II. Wojtyła przemawiał obok z okna, a Tischner zasiadał na katedrze w tym gmachu. Ksiądz Tischner
chciał być filozofem polskich Sarmatów. Kiedyś wyznaczał standardy myślenia o człowieku w Polsce. Dzisiaj poprzez coraz to nowe tłumaczenia jego dzieł zaczyna wyznaczać standardy myślenia o człowieku w Europie. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do Krakowa na 15 dni tischnerowskie. Zapraszamy Was do Tischnerowskiej Szkoły Myślenia o Człowieku.